Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym vlogmasie na tym kanale. Dzisiaj, słuchajcie, mamy sobotę, dokładnie 9 grudnia i ja właśnie się zbieram, za tydzień jadę do Warszawy, mamy godzinę 9.52, wstałam 8.30, wyszykowałam się i zaraz wychodzimy, jedziemy na dworzec i jedziemy pociągiem do właśnie Warszawy. O 11.11 mamy dokładnie pociąg, dojedziemy chyba jakoś 15.30, od 16.00 mamy zameldowanie do hotelu i w ogóle mam nadzieję, że nas tak nie oszuka z tym hotelem, bo zarezerwowałam go na OLX-ie i ja trochę jestem głupia, bo zamiast zapłacić przez OLX-a, to wysłałam gościowi blika, ufając jemu, w jego dobrej intencji i tak dalej, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Co prawda jeszcze nie wysłał jakichś większych informacji, ale dzwoniłam do niego wczoraj, czy tam przedwczoraj, powiedział, że wszystko wyślę przed naszym zameldowaniem, także mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. A teraz słuchajcie, otworzymy jeszcze szybko kalendarze adwentowe, z racji, że no później jadę do Warszawy i nie będę ich miała ze sobą, więc szybko je otworzymy, żeby nie było zaległości. Otwieramy 9 i 8 okienko. 9, proszę bardzo, najpierw kalendarz z burżuła. Okej, i mamy tutaj czerwoną szminkę. No szminka i w dodatku czerwona średnio. Ja nie noszę ani szminek, ani nie noszę czerwonych, także lipa już bardziej mi się podobała, ta matowa pomadka, która była też w kolorze czerwonym, ale przynajmniej była matową pomadką. Teraz czas na 8 okienko. Mamy, co to jest? Ładnie to wygląda, ale cóż to jest? Mamy tutaj taki sypki puder. On jest taki lekko różowawy, dlatego myślałam, że właśnie jest to rozświetlacz sypki, ale okej, dobra, będziemy testować po powrocie z Warszawy, jak wrócimy. Teraz no po prostu nie zdążymy, ale spoko, ten puder mi się podoba. Okej, teraz czas na Only Bio z wedlem i tutaj mamy na górze 9 okienko. I mamy WW, więc idealnie pakuję sobie do torby, będzie do pociągu. Co prawda na pewno muszę kupić jeszcze jakieś śniadanko, ale żeby przekąsić coś słodkiego, WW bardzo spoczko, ja akurat lubię. Okej, mamy dwa razy pod rząd coś słodkiego. To trochę średnio, myślałam, że będzie na zmianę, ale okej. I mamy tutaj batonika bajeczny, crunchy caramel. Tego nigdy nie jadłam, ale też wrzucam do torebki. Też będzie do pociągu. Następnie kalendarz adwentowy z Milki. 9. Mamy gwiazdkę. Uczonka. Święty Mikołaj. I herbatki. Ósemeczka. Apple, rosehip i cynamon. No, jabłka i cynamon trochę mi się kojarzą z świętami, więc idziemy w dobrym kierunku. I jeszcze 9. I tutaj mamy Winter Warmer. No i super, w końcu jakieś świąteczne herbatki, a nie jakieś ziółka. Ja bardzo fajnie, jestem zadowolona, a teraz słuchajcie, się już zbieram. Musimy wychodzić, żeby zdążyć na pociąg. Jeszcze jadę właśnie po Martynę, bo nie wiem, czy wspomniałam, ale razem z nią jedę do Warszawy. Także jedziemy jeszcze szybko po Martynę, ja jeszcze idę do toalety. I co? I widzimy się najprawdopodobniej w Warszawie albo gdzieś po drodze. Zobaczymy. Kochani, dojechałyśmy do Warszawy, nagrywam to jeszcze raz z racji, że nagrałam w zwolnionym tempie i bez dźwięku, niestety ta kamera tak robi, że czasem się przełącza, no ale tak się prezentuje nasz hotel, no i opowiem wam później historię, bo powiedziałam ją już wam, ale będę musiała powiedzieć jeszcze raz, z racji, że no nie jesteśmy, jak widzicie, w apartamencie, w którym miałyśmy być, tylko jesteśmy w hotelu, z racji, że zostaliśmy oszukane. No ale to opowiem wam po prostu jutro. Na TikToku. No, mogę zaprosić też was na TikToka, bo tam opowiedziałam całą historię, także zapraszam was tam, no i co, ale mamy bardzo ładny za to hotel, proszę bardzo, tak się prezentuje. Jeszcze pokażę wam łazienkę, bo też jest ładna, właśnie idę się kąpać. Tak się prezentuje. O, proszę bardzo. No, także lecę się kąpać i będziemy się szykować z racji, że idziemy na imprezkę, dokładnie tak. No i jutro mam też nagrywki na godzinę 12, także no, muszę dzisiaj trzymać pion. Powstrzymuję vloga, bo Fika już nie pamięta. Nie no, pamiętam. Jesteśmy ready. Tak się prezentujemy. Tak. Idziemy. Make-up. Piękny. Idziemy na imprezkę. Tam, tam, tam. Także zbieramy się już, zakładamy kurtki i wychodzimy, bo już i tak troszkę się zasiedziałyśmy tutaj, także... Robiłyśmy sobie drzankę i tak jesteśmy spóźnione. Tak.
No. Mieliśmy tyle czasu, że... No, ale w ostatniej chwili stwierdziłyśmy z Martyną, że zrobiła warkoczyki i Martyna mi robiła warkoczyki takie tutaj po bokach. Jakie piękne. Nie umiała sobie dziecina sama zrobić. No, bo jakoś mi tego odstawało i w ogóle, a teraz są. Dobra, idziemy. Jest, idziemy. Hello, kochani. Mamy już niedzielę, ja właśnie wstałam. Jestem troszkę skacowana, ale jadę właśnie do Oliwki na nagrywki. Ja zostawiłam Martynę w hotelu, Martyna później się wymelduje, jedzie do naszego kolegi. Ja jadę na nagrywki i później do nich dojadę. Także czekajcie, bo zaraz będą fajne rzeczy nagrywane. Hejka, moi drodzy, jesteśmy już u Oliwki, znowu ponownie na Oliwkę. A wiesz w ogóle, że minął dokładnie rok, od kiedy ostatni raz tutaj byłam? Dzisiaj sprawdziłam na Snapie. Te same dni? Tak, dokładnie, serio? To jest ten sam dzień teraz. O kurde! Od kiedy Oliwka, spotkaliśmy się wtedy pierwszy raz. Tak, no. Pierwszy raz nagrywałyśmy test jedzenia, słodyczy. Tak, no. I fuck, marry, kill. Tak, no. Tak. Także jeżeli chcecie, to koniecznie sprawdźcie. Tak. A dzisiaj, słuchajcie, nagrywamy co innego z racji, że właśnie jestem u Oliwki i dzisiaj Oliwka będzie mnie stylizować, ale swoimi ubraniami z szafy. Także to będzie taki Oliwki styl na mnie. Czyli oczekujesz ode mnie, że ubiorę cię w stylizację takie typowo w moim stylu? Tak, tak. Okej, okay, czyli no. Nie żeby się przypodobać, nie. Tylko w moim stylu. Tak, to ma być twój styl i jakby ja chcę zobaczyć po prostu jakby ciebie w sobie. Rozumiesz? Okay. Że to nie ma być tak, że właśnie ma pasować do mnie, tylko chcę testować jakiś nowy styl, coś w tym stylu. Dobra, zobaczymy. Dobra. Także Oliwka przygotuje mi nie wiem ile fitów, w sumie 3-4? Zobaczymy. Staram się też tak na różne okazje, bo wiesz, ja na co dzień to raczej oversize, mega comfy, ale wieczorem to coś bardziej obcisłego, może jakiś wyższy but. Postaram się coś przygotować. Dobra. Zaczniemy od jakiegoś takiego dziennego. To co, będę ci szukać jednej stylizacji, tak. Pokazywać, a później kolejną. Dobra, no. Dobra. Jak będę mieć bałagan, to proszę go zasłonić. Jeansy. I ogólnie oversize. Ogólnie oversize. Dobra, generalnie to są moje ulubione spodnie jeansowe, które są szerokie. Druga rzecz to jest moja ukochana bluza, która ma tutaj po prostu różne udziwnienia, które za chwilę zobaczycie na Victorii. Pod spód to jest taki naprawdę daily outfit. I pod spód weźmiemy biały t-shirt. Weźmiemy dwie opcje dodatków. A więc tak, biały t-shirt, którego nie będzie widać, że jest pomięty. Okay. On tylko będzie wystawą modelę. Dobra. Także biały t-shirt. Do tego są spodnie szerokie, jeansowe. Okej. Okay. Nie wiem, czy chodzisz aż taki szeroki. No, chodzę, no, to tak. Krasa. To w takim razie tutaj to. Okej. Okay. I do tego bluza, która będzie nad spodniami, z tego będzie wystawać biały t-shirt. Ale fajna ta bluza, zarąbista. No, ona jest w ogóle mega. Bo wygląda tak, jakby była, wiesz, odwrócona, taka zniszczona trochę, odwrócona, tu są podarcia, no. Tu ma jeszcze takie dziury w ogóle po bokach i pod spodem, co jest ciekawe, ona ma kieszeń. O kurde, zarąbiste. No. Ja strasznie lubię przełamywać takie właśnie wygaszone, ziemiste kolory takim akcentem. Niech to będzie to. Dobra. A więc tak się prezentuje pierwszy fit i powiem ci, że no podoba mi się. Podoba mi się, zwłaszcza ta bluza, jestem zakochana w tej bluzie, naprawdę. No. Jest fantastyczna. Nie podoba mi się też przełamanie kolorów, bo ja najczęściej, ja już na przykład ostatnio kupiłam sobie pierwszą różową, w ogóle kolorową ever torebkę i to jest właśnie różowa, taka podobna do tej, w sensie podobny kolor, ale ja mam takie, że kurde, no i do czego ja to teraz założę, bo no nie umiem tak, trochę nie umiem się tak bawić jeszcze do końca tak kolorami, ale co mi się podoba takie przełamanie? Powiem ci, że to była też moja pierwsza torebka w takim innym kolorze niż czarny, beżowy. To jak zaczęłam ją zakładać, okazało się, że ona w ogóle do wszystkiego pasuje. Bo ja się ubieram właśnie w takich tonacjach ziemistych, chłodnych, bardzo takich kolorach raczej spokojnych. I też nie ubieram zbyt dużo kolorów na siebie, więc często jak właśnie ubieram ten akcent, to jest tak super przełamanie, tak. Ale ten róż jest też ładny. No, jest to ładny. Dlatego, że on jest taki, wiesz, odpasuje po prostu. Tak. Podkręca tak ten fit, że on jest taki punkt. Co nie? Co nie? Zarąbiste, bardzo mi się podoba. Ja bym się tak na razie ubrała, bo ja też noszę bluzy, noszę szerokie spodnie. A pasuje ci, pasuje. No właśnie, tak czuję się swobodnie bardzo, wiesz, że tak normalnie, tak na luzie. Ja właśnie mam problem z t-shirtami, bo mi się mega podoba to, że one tak wystają, tylko mi się właśnie nigdy tutaj bluzy nie trzymają. Tak, bo ciężko jest w ogóle trafić na bluzę, która ma na tyle wąski ten ściągacz na dole, żeby można ją było tak, wiesz, tak
podwinąć sobie. Dobra robota, więc no co, oceniam ją 10 na 10. Jej! Mega mi się podoba. Tutaj cieszę się. Nic bym totalnie nie zmieniła. Jest mega cool. A mało osób lubi aż taki, wiesz, oversize'owy styl, taki już naprawdę zakrywający po prostu wszystkie nasze kształty i po prostu jest ci wygodnie, także cieszę się, że się podoba, ale teraz spróbuję iść w inną stronę. Dobra. Żeby było w ogóle inaczej. Dobra. Żeby coś zmienić, to muszę też wybrać jakąś spódniczkę albo sukienkę, żeby nie było samych spodni. Ja jestem generalnie fanką spodni i chodzę praktycznie tylko w spodnie, ale nie 100%owo, także coś tutaj znajdziemy. Zastanawiam się nad butami, czy iść w obecny trend i dać Agi, czy dać takie buty bardzo specyficzne, ale one mi się strasznie podobają, a są trochę takie edgy. Są to takie buty, także wam pokażę. Słuchajcie, są dwie grupy osób. Jedna grupa osób powie, że są super, a druga grupa osób powie, że wyglądają jak buty dziadka. Dobra, i do tego pójdą długie, białe skiety. Dobra, to wyjaśnię ci już ten outfit, jak przyjdziesz, także możesz już tutaj do nas przyjść. Dobra, idę. Do nas, widzicie? Jesteście tu z nami. Okej, okay, już widzę je, bo... Co ty na to? Okej, więc tak, ja wiem, że takie buty są na pewno takie fashion i w ogóle, wiesz, to są takie z, no, z świata mody, nie? Mi się one kojarzą w ogóle strasznie z męskimi butami. Tak, no. Tak. I powiem tak, no ja bym na siebie raczej nie założyła tego. W sensie nie ma, w ogóle nie ma szans, żebym je kupiła. Założyć założę, wiadomo. No. Ale, no wyjść raczej bym nie wyszła. Mhm. Ale jakby na kimś są osoby jakby właśnie na, czy na Pinterestie gdzieś, czy na jakimś zagranicznym kontekście. Tenicie, czy coś w tym stylu. I są osoby, które mega mi się podobają w takich butach, ale no... Tu jest body po prostu z golfem. Okej. I teraz tak, jako że tutaj jest taka ultra mega krótka spódniczka, która jest bardzo specyficzna, bo jak się zapnie, to ona ma jakby taką dziurę tutaj dosłownie. To ubieram takie ala męskie bokserki, tylko że to są damskie, ale spokojnie nie ubierałam ich na siebie, są czyste. Idę się przebierać w dobrym razie. Dobra, a więc tak to się wszystko prezentuje. Tutaj widzicie z boku też nagranie całego fitu. I co? I powiem ci tak, ta spódniczka, super, w sensie mega mi się podoba. Nie zwróciłabym na taką spódniczkę uwagi w sklepie, a teraz jakby też nie, wydaje mi się, że nie wpadłabym na to, żeby założyć pod spód te spodenki. No ja też to kminiłam, jak to zrobić? No. Żeby to w ogóle ubrać. No. I o dziwo, jeśli chodzi o buty, w sensie jak patrzę na swoje nogi, podobają mi się. W sensie te białe skarpetki tutaj jakby spoko są. No. Może troszkę inaczej, jakbym miała sobie kupić takie buty na przykład kiedyś, to może troszkę inaczej ścięte, że nie tak mocno. Że nie tak prosto. No, tak, a mi się to właśnie podobało, jak zobaczyłam na stronie. No. Pamiętam, jak mi wtedy chłopak powiedział, że nie, Olivia, one są za bardzo edgy, ty nie będziesz w nich chodzić. A kurde, od kiedy je kupiłam, to ja właśnie ubieram się raczej tak prosto, w sensie tutaj coś przekmini, jakiś taki jeden dodatek, ale ogólnie nie mam aż tak dużo tych ubrań zwykle na sobie, nie ma dużo kolorów i też nie ma dużo jakichś takich dziwnych wycień czy tam coś. Tylko taki jeden element. I te buty właśnie często są takim moim przełamaniem tej prostej stylizacji. One dodają takiego, takiej dziwności. Tak, no. Ale ja lubię tą dziwność. Ale właśnie one są fajne, naprawdę. One są takie bardzo ciekawe i nie sądziłam, że jak je założę, to mi się tak spodobają. No, także naprawdę są spoko. Na początku jak je tutaj zobaczyłam, jak leżały, to miałam takie okrągłe. Ale teraz jest naprawdę spoko. I co? I ta stylizacja, no na pewno nie dam dyszki, no bo to nie jest tak w 100% tak jak tamten był mój styl. Ale myślę, że dam 8. Super. Bo i tak mi się mega podoba. Także znowu good job. Spoko. Nie spodziewałam się, że mi się to spodoba, a jest naprawdę zarąbiście. Także zostawiam cię teraz ponownie do kolejnego outfitu. Teraz nie wiem, w co tutaj iść. No. Słuchajcie, zastanawiam się, żeby dać Wiktorii taki komplet, który jest dość nowy w mojej szafie, ale tak długo poszukiwałam ładnego kompletu garniturowego i bardzo się cieszę, że w końcu się to udało, więc zastanawiam się, czy nie dać właśnie Wiktorii do ubrania tego kompletu, bo ja bardzo często w ogóle chodzę w takich materiałowych spodniach, właśnie takich eleganckich. Okej, ogólnie takie kamizelki to też jest coś, w czym chodzę bardzo często. W zasadzie chodziłam, jak było cieplej, bo teraz to ja raczej chodzę tylko w swetrach i bluzach. No ale się zastanawiam, czy to połączyć z tym, czy może coś jeszcze innego. Tam Wiktorii taki top, który jest bez ramionczek i jest takie prążki. Buty odpuścimy, ale dam torebkę. No to już będzie taki bardzo elegancki outfit. Tego torebka do tego też będzie biała. No i to jest już taka
moje baby, że tak powiem, będzie idealnie do tego pasować. Też będzie troszeczkę przy łamaniu, będzie oversize, ale będzie elegancko. No i mam nadzieję, że wystarczająco kobieco. Tutaj jest komplet, który jest przepiękny. Mm-hmm. Spodnie. Okej. Okay. Takie garniturowe. Okay. Do tego jest biały top. Uuu, jaki ładny. On jest przepiękny. No. Zgarnęłam go kiedyś w Zarze i powiem Ci, że on mi się już do tylu stylówek sprawdził. No, śliczny jest. On pasuje i na elegancko, i na codziennie, i w ogóle do jeansów, do spodni materiałowych, do wszystkiego pasuje. Do wszystkiego. Do tego marynara, elegancko. Żeby był komplecik. I do tego torebeczka biała, także już tak na elegancko mega. Dobra, no tak full, totalnie elegant. Tak. Dobra, także lecę się w takim razie przebierać i zobaczymy. Okej. Okay. A więc tak się prezentuje gotowy outfit. Nie wiem, chyba tą torebkę tak się bardziej trzyma, nie? Mi się wydaje. A słuchaj, jak wolisz, zależy czy Ci to umożliwi na... No właśnie te bary tutaj moje. No one tutaj mocno są podkreślone. Tylko przez to, że wiesz, Ty jesteś taka szczuploteńka, że na Tobie to jest w ogóle ogromne. No, na mnie to już jest duże, a na Tobie to już jest ogromne. Ale też jest spoko. W sensie, no wiadomo, że te spodnie są za duże i mi tutaj się plączą. Może jakbym sobie zrobiła tak, żebym zapiła ten guzik, tak o. No. To one są teraz troszeczkę wyżej. No. I ten komplecik bardzo fajny. No ja się tak elegancko nie mam gdzie ubierać. Na co dzień na pewno mi się tak nie ubrał. Przeprowadzisz się do Warszawy, będziesz mieć tak, na jakieś eventy czy coś w tym stylu, takie eleganckie. No to bardzo ładnie, no torebka prześliczna jest oczywiście. To nie ma co tutaj ukrywać. Ten top, jestem też w nim mega zakochana. No, on jest piękny. Tutaj mi się wydaje, że dam... Też chyba 8 albo może 7, bo tamten jeden mi się bardziej podobał, wiadomo, że taki był bardziej taki, wiesz, taki z pazurem. Tak. Może ostatni jeszcze zrobimy, żeby dobra, było 4? Pewnie. Wydaje teraz mi się, że sukienkę będzie... możemy okay, mieć. Dobra, nie ma problemu. Spoko. Okej, okay, to teraz, żeby było jeszcze inaczej, to przygotowałam sukienkę, która w ogóle zrobiła na mnie tak pozytywne wrażenie, nie spodziewałam się tego, jak ją zamawiałam, że będzie mi się tak podobać, ale sama zobaczysz, jaki ten król jest fajnym. Ty zobaczysz. I do tego po prostu zwykła czarna, klasyczna torebka. Wiesz, tak to bym się pewnie jeszcze poławiła. Coś tam może pododawała, jakieś kokardy na włosy, bo teraz uwielbiam robić taką fryzurę, że mam tu kokardę. Także myślę, że coś w tym stylu, ale w ogóle w jedne święta miałam ją na sobie, także tematycznie. A fajne mają sukienki na Miss Guided. Tak, to prawda. No akurat z wielu, wielu byłam zadowolona. Dobra. Zamawiałam. No to w takim razie się przebieram. Dobrze, lecę. Czekam. No i co? No, podoba mi się. Ładna. Ładna, bardzo ładna. Zostawiłam stanik tutaj na wierzchu, dlatego wystają ramionczka. Pewnie normalnie wydaje mi się, że jakbym zobaczyła brodę, jest bardzo taka zakryta, więc wydaje mi się, że na luzie można sobie zdjąć. Ona ma też tutaj usztywnienie takie druciki. Tak. Więc na luzie można właśnie bez stanika, ale no jest ładna. Jest taka właśnie elegancka, świąteczna. W ogóle kolor jest przepiękny. No. Ja kocham ten kolor i w ogóle też się bardzo dobrze czuję w takim kolorze. Jakoś, nie wiem, lubię po prostu. Mam wrażenie, że on w ogóle pasuje do brunetek. No, możliwe. I też fajnie pasuje i do jasnej, i do ciemniejszej karnacji, a Ty masz taki odcień karnacji nie różowy, tylko raczej taki wpadający, taki oliwkowy. Tak, no. Jest bardzo podoba ładna. Dekolt. No, ma tutaj taki ładnie, idealny, tak właśnie wykrojony, nie? Taki, że wygląda tak elegancko, ale też właśnie na imprezkę i tak dalej. Teraz tak, jak to ocenić? No bo wiadomo, że tamte też oceniałam tak właśnie, bo niektóre były na eventy, niektóre były takie na jakieś imprezy, niektóre były eleganckie. Tutaj już weźmy, że świątecznie. Dobra, no to weźmy, że świątecznie, no to no na ludzi bym się tak ubrała na święto. Ja też. Na Wigilię na 100%. Tak właśnie elegancko, ale jest też wygodna bardzo. Jest taka właśnie, że nic się tutaj nie uwiera, jest wygodnie. Też mam wrażenie, że się jakoś bardzo nie podwija przez to, że jest tak w takim miejscu, że jakby ona nie będzie tak bardzo lecieć do góry. No ona nie jest jakaś krótka. Co? Tutaj myślę, że dyszka, bo taka torebka też śliczna, pasująca, także bardzo mi się podoba. Cieszę się, więc bardzo się cieszę. Zaliczyłaś Ci test naprawdę wzorowo. Cieszę się. Także pierwszy gość, dajcie znać w ogóle, czy chcecie więcej takich odcinków, może z jakimiś innymi gośćmi, może zrobimy jakiś taki, właśnie taką serię na kanale, no nie wiem. Dajcie znać. Słuchajcie, to ja Wam tylko powiem, że jeżeli potrzebujecie świątecznych outfitów, to u mnie na kanale będzie Ala Challenge, że szukamy sobie nawzajem właśnie outfitów świątecznych. Jestem ciekawa bardzo, co Wiktoria dla mnie znajdzie i co ja znajdę dla Ciebie, też jestem ciekawa. Dokładnie.
ładnie. Także tam też zaglądnijcie, ale no myślę, że to jest fajny pomysł, żeby tak wbijać komuś na chatę i po prostu mówić, wybierz mnie obfity. Co, zapraszam jeszcze raz, w opisie macie link właśnie do Oliwki, do filmiku. I co? I dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, za wybranie mi takich pięknych outfitów, które mnie zainspirowałaś do kombinowania. Cieszę się. Także super. No i co, a my się widzimy już w dalszej części tego vlogmasa. Także... Bye. Dzień dobry kochani, ja już jestem we Wrocławiu, w domu. Przyjechałam wczoraj około godziny pierwszej z Martyną i już byłyśmy w domu. Opóźnił nam się trochę, chyba pół godziny pociąg. No ale generalnie bardzo fajnie, jak widzieliście, byłyśmy na nagrywkach razem z Oliwką. Zapraszam oczywiście również do niej na vlogmasa, bo też naprawdę fajne rzeczy nagrywałyśmy w galerii. Wiecie, chciałam wam jeszcze opowiedzieć całą sytuację z gościem od apartamentu. Opowiadałam to już na TikToku i opowiadałam wam też to na vloga, jak byłyśmy w Warszawie, ale niestety miałam problem z kamerą i nagrałam to w zwolnionym tempie wszystko i bez dźwięku, także I'm sorry. No, ale słuchajcie, sytuacja, opowiem wam tą sytuację generalnie, bo jest to dość ciekawa i przy okazji mogę ostrzec innych po prostu przed takimi właśnie sytuacjami. A więc sytuacja wyglądała tak, że ja chciałam nam coś zamówić, jakiś hotel, jakiś apartament właśnie w Warszawie na ten wyjazd. No, ale z racji, że my przyjechałyśmy tam w sobotę około 16, miałyśmy iść na imprezę, no i później ja w niedzielę byłam umówiona właśnie na nagrywki z Oliwią. Martyna przez ten czas chciałam, żeby po pierwsze się wyspała po imprezie, po drugie, żeby miała co gdzieś ze sobą zrobić, no bo wiadomo, że troszkę byłoby to utrudnienie, gdyby z nami pojechała na nagrywki, bo wiadomo, byłyśmy tam skupione w 100% na pracy, po prostu ogarnąć coś, żeby Martyna na spokojnie mogła sobie zostać. No i szukałam czegoś, gdzie wymeldunek jest jak najpóźniejszy. No i na Bookingu generalnie, jak są jakieś hotele czy apartamenty, to najczęściej jest to wymeldowanie około 11, najpóźniej tak 12, max 14, to już naprawdę tak jak się dogadasz. Dlatego stwierdziłam, że dobra, poszukam na OLX-ie, bo jak wiecie, na OLX-ie też są różne oferty wystawiania apartamentów na doby i tak dalej. Ludzie wynajmują też na takie, powiedzmy, też długoterminowe rzeczy. No i naprawdę tych apartamentów było tam bardzo dużo i na moje nieszczęście trafiłam na pana, który... no miał trochę na sumieniu. No generalnie sytuacja wyglądała tak, że napisałam do niego, oglądałam, apartament był super i ja się zapytałam jego, czy w tym terminie, bo ja to dosłownie dwa dni przed naszym wyjazdem ogarniałam, bo ten wyjazd w ogóle był taki bardzo spontaniczny. No i zapytałam się go, czy byłaby możliwość wynajęcia na dobę, tylko że nie w takich standardowych godzinach, tylko godzina 16:16, bo akurat o 16 w sobotę byśmy były właśnie w Warszawie. Napisał, że mają mieszkanie wolne tego dnia. Napisałam, że wspaniale, w takim razie, jeżeli pasuje państwu taka doba, jaki byłby koszt oraz gdzie mniej więcej znajduje się mieszkanie. No i pan napisał, że przy Złotych Tarasach, bo na OLX-ie jest generalnie pokazane, gdzie mniej więcej się znajduje, tylko jest to taki okręg, wiecie, że mniej więcej w którym miejscu. No i pan mi powiedział, że przy Złotych Tarasach, czyli kurde, centrum, blisko dworca, w ogóle wszystko świetnie. No i powiedział, że koszt 200 zł. No ja wiedziałam, że mniej więcej 200 zł, bo tak też było napisane na ogłoszeniu, że za jedną dobę jest to koszt 200 zł, co w Warszawie, w centrum, to jest bardzo dobra cena, ale mimo wszystko nie był to żaden hotel, nie był to apartament przez Booking, tylko OLX, więc jakby taka cena aż tak mnie nie dziwiła. Ja nie jestem przywyknięta do kupowania wielu rzeczy na OLX-ie. Ja kupowałam, jestem w stanie powiedzieć na palcach jednej ręki, ile rzeczy kupiłam przez OLX-a. No i zamiast po prostu od razu powiedzieć, że chciałabym zapłacić przez OLX-a, ja się zapytałam, jaka forma płatności. No i pan powiedział, że przez Blika. No i powiedziałam, okej, poproszę wszystkie dane do Blika i dokładne, i poprosiłam o dokładne szczegóły, jak będzie wyglądało zameldowanie, wymeldowanie, w ogóle generalnie chciałam też takie informacje, jak między innymi, gdzie znajduje się właśnie cały apartament i tak dalej. No i pan napisał, że otrzymam instrukcję zameldowania, wejście na kody, natomiast klucze będą znajdować się w skrytce. No i pan napisał, że poda numer do żony. No i pan podał mi telefon teoretycznie do jego żony, czyli Marzeny. No i kazał wpisać datę, wysłałam mu potwierdzenie przelewu. On napisał, że prosi o moje imię i nazwisko, datę urodzenia, mail, numer telefonu kontaktowy. Wszystko mu wysłałam. No i jakoś dwa dni później, jak byliśmy z Martyną na jarmarku, chciałam jej pokazać, jaki apartament wynajęłam i tak dalej. No i okazało się, że ogłoszenie jest wyłączone. Tak trochę mi to zaczęło śmierdzieć, że chyba zostałam zablokowana. Więc dzwonię pod ten numer. Gościu odbiera, pytam się, mówię całą sytuację, że ja tutaj tego nie mogę, tego ogłoszenia w ogóle odpalić. Pan mówi, no tak, tak, że on wyłączył tutaj tą opcję, ale że wszystko jest aktualne i że w dniu mojego przyjazdu on wyśle wszystkie dane na mojego maila, którego wysłałam, dlatego o niego poprosił. Ja takie, no dobra, no to skoro wyślę, no to spoko. No i jest już sobota, my stoimy z Martyną na peronie, a ja dalej żadnych informacji nie mam. Nie wiem nawet, gdzie jest ten hotel, no nic kompletnie nie wiem. Więc napisałam do niego SMS-a, że kiedy mogę się spodziewać dokładnych informacji. Jednak nie dostałam odpowiedzi na tego SMS-a. Kto by się spodziewał? No ale zadzwoniłam do niego. Nie odebrał. Po pół godziny zadzwoniłam do niego drugi raz.
nie odebrał. No i już mi coś śmierdziało, no ale później generalnie od razu oddzwonił. Pytam się, że jak wygląda sytuacja, kiedy mogę się spodziewać jakichś informacji. On powiedział, że do pół godziny, godzina wyśle mi na maila wszystko. Takie okej. Okay. Jak możecie domyślić, mija pół godziny, mija godzina, mija półtorej godziny. Nic na mailu nie mam. Wpisałyśmy z Martyną numer telefonu. I od razu wiecie co mam w dupie. RODO czy nie RODO, czy jak to w ogóle wygląda sytuacja. Podam wam ten numer telefonu, żebyście wiedzieli, żeby nie wysyłać na niego blika, jeżeli będziecie mieli jakieś taką sytuację. Jest to numer 798-027-770. Jeżeli chcecie sobie z panem porozmawiać, to proszę bardzo, zachęcam, zapytajcie, jak mu mija dzień, czy miał dobry i tak dalej. I słuchajcie, nie wysyłajcie na ten numer telefonu nigdy żadnego przelewu plik, bo zostaniecie oszukani. Z racji, że wpisałam ten numer w Google'a, no i wyskoczyło właśnie na takiej stronce, gdzie można oceniać, tak jak wiecie, można na przykład oceniać tablice rejestracyjne od samochodów, to można też oceniać numery. No i okazało się, że 600 osób wyszukiwało ten numer telefonu i w dodatku było pełno negatywnych komentarzy, typu oszust, oszukał mnie na pieniądze, oszukał mnie na 500 zł, oszukał mnie na 100 zł. No więc, no nie byłam pierwsza. I zapewne nie będę ostatnia, co jest trochę przykre, dlatego ostrzegam was, naprawdę. Kocham blika i uwielbiam, że to jest takie szybkie, łatwe, proste, że możecie szybko wszystkim znajomym wysłać pieniądze, rodzicom i tak dalej, z drugiego końca świata od razu te pieniądze przychodzą do was na konto, to w takich sytuacjach nie korzystajcie z niego, bo to nie jest bezpieczna forma płatności. Także no, no ale generalnie powiedziałam o tym na TikToku, mojemu tacie się to wyświetliło, oczywiście moi rodzice też wiedzieli o tej całej sytuacji. No ale mój tata się zdenerwował i zadzwonił do tego pana, no i powiedział, że oszukał jego córkę i że ma zwrócić w tym momencie pieniądze, bo inaczej sprawa będzie przekazana po prostu gdzieś dalej. Oczywiście to było oczywiste, że gościa to nie ruszy, bo pewnie nieraz go ludzie straszyli policją. No ale wysłał też SMS-a, że czeka na zapłacenie zaliczki, że gościu ma 24 godziny. No ale generalnie gościu jest straszną mędą. Straszną szują i straszną mędą. Z racji, że zaczął mnie wyzywać do mojego taty, rozumiecie to? Pisał mu takie rzeczy jak między innymi: pozdrów córkę, to znaczy ścierwo, daj numer do tego małego ścierwa, prawda o córeczce boli, materiał na tanią szmatę. Trochę przykro, że nawet jeżeli jest to losowa jakaś osoba z internetu, jakiś oszust, że ktoś tak cię nazywa i pisze takie rzeczy, no ale co? Tyle z tej historii. Dlatego właśnie znalazłyśmy się w hotelu, a nie w apartamencie. Ale ja nie sądziłam, że to mnie spotka, nie sądziłam, że tak się dam nabrać. Tak jak mówię, sprawa mi troszkę śmierdziała, mimo wszystko zaufałam mu i już tego nie zrobię. Już drugi raz nie popełnię tego błędu. Mam nauczkę, no i szkoda. Szkoda, że się dałam tak zrobić, bardziej jest mi głupio przed samą sobą. A ja wam, słuchajcie, dziękuję kochani za oglądanie tego vlogmasa. Dajcie znać, czy takie nagrywki z Oliwką wam się podobały, no i przy okazji taki mini story time. A my się widzimy już niedługo w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia i pa, pa.